Wybuchowy i widowiskowy weekend za nami. Pokazy fajerwerków rozpaliły kilkudziesięciotysięczną widownię, która zawitała nad brzeg Jeziora Nyskiego. Odwiedzających za to może stracić rynek, bo władze miasta oddają teren inwestorowi. Na plantach przed ratuszem staną kamienice. Jest wtorek, 15 dzień lipca. Michał Baraniewicz, witam i zapraszam do obejrzenia najświeższych wiadomości z regionu. Władze Nysy nie chcą zieleni na rynku. Zamiast niej w centrum miasta mają stanąć kamienice. To daje urok, ta zieleń. A ci starsi gdzie pójdą? Co będą robić? W oknie siedzieć albo na balkonie? W dzisiejszym serwisie powiemy też o dniu bez telefonu. Kto nie był, niech żałuje. Piąty festiwal ognia i wody nad Jeziorem Nyskim zgromadził nieprzebrane tłumy miłośników fajerwerków. Brzegi Jeziora Nyskiego mogło odwiedzić ponad 30 tysięcy osób, które najtłumniej zebrały się na plaży Nyskiego Ośrodka Rekreacji, ale widownia gromadziła się też na wałach wokół akwenu. Miłośnicy fajerwerków obejrzeli 3 pokazy sztucznych ogni przygotowane przez ekipy z Czech, Polski i Słowacji. W ocenie sędziów pierwsze miejsce ex aequo zajęli Polacy i Czesi przed Słowakami. Przyjęliśmy z miasta Plzeń, to jest dobre piwo. Wszystko się udało tak, jak miało. Scenarz, sceneria była dobra, muzyka, myslím, že se líbila, duže ľudí, no a bylo tu fajně. Děkuji za první místo, perše město a zdravo Nysa. Ale zwycięzcami nie byli tylko ci, których pokazy zostały ocenione. Publiczność i ekipy pirotechniczne zaczarowała również atmosfera festiwalu. Sztuczne ognie na niemal godzinę rozświetliły niebo nad Nysą. Sama impreza, jestem po prostu w szoku. Naprawdę, samą Nysą jestem zachwycony. Praktycznie pierwszy raz w życiu przyjechałem tu tydzień temu, może 10 dni temu. Właśnie takie techniczne sprawy pozałatwiać, pooglądać, jak to wszystko wygląda. No i już to jezioro i ta plaża zrobiły wrażenie. Natomiast impreza sama dzisiaj tutaj naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Fajna impreza, w sumie niewielkie miasto, a impreza naprawdę na poziomie. Podczas imprezy na plaży Jeziora Nyskiego można było poczuć się niczym na brazylijskiej Copacabanie. Strasznie dużo ludzi, to było fajne właśnie. Podobno ponad 30 tysięcy ludzi było. Podejrzewam, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo to przyciąga ludzi. Tego nawet na Sylwestra nie ma. Jest co oglądać, jest niezłe widowisko. Jest klimat, ludzie są mili. A same pokazy stały na tak wysokim poziomie, że nawet publiczności trudno było zdecydować, który z nich był najlepszy. Polska miała najlepszy pokaz. Czechy też dali czadło. Czechy na końcu tymi sercami. No, to było naprawdę zaskakujące. Nikt takiego czegoś nie miał jak Czechy. Oryginalne bardzo. Nie wszystkim jednak takie tłumy odpowiadały. Bardzo mi się podobały, tylko było za dużo ludzi. Za duże tłumy. Ale ogólnie było fajnie, fajerwerki mi się podobały. No, ogólnie atrakcji było też dużo. Mimo wszystko Nyska impreza skradła serce widowni. Na pewno bym znajomych zaprosiła, gdyż naprawdę warto tą miejscowość odwiedzić. Jest wiele atrakcji i fajerwerki naprawdę były magiczne. Na kolejną 6. edycję festiwalu pozostało już tylko czekać, a w międzyczasie można przypomnieć sobie, jak wyglądała tegoroczna impreza. Zostajemy jeszcze przy Festiwalu Ognia i Wody po to, żeby pokazać Państwu, jak wyglądają przygotowania do wybuchowego spektaklu. Nasza ekipa odwiedziła barki, z których zespoły z Czech, Polski i Słowacji odpalały fajerwerki. Każdy pokaz poprzedzają pieczołowite przygotowania, które obejmują setki godzin pracy, projektowania, dobierania materiałów wybuchowych oraz instalowania ich na platformie. Dzień pirotechników w dniu pokazu zaczął się wcześnie. Wszystko po to, by na barkach, które potem zostały przeholowane nad brzeg Nyskiego Ośrodka Rekreacji, wszystko było dopięte na ostatni guzik. Pracujemy tu od 7 rano, może z minutami, trochę zmienna pogoda. Raz właśnie zakrywamy się dodatkowo jeszcze przed deszczem, bo takie ryzyko od rana istnieje. To jedna
jednak ostatni etap przygotowań. Ogólnie pokaz to nie jest tylko to, co w tej chwili wykonujemy tutaj. Ten pokaz był przygotowywany około tygodnia czasu wcześniej u nas w firmie. Przede wszystkim zaprogramowany do komputera, zsynchronizowany z muzyką, co wieczorem będzie słychać. Trzeba to wszystko teraz uzbroić w zapalniki elektryczne. To wszystko trzeba podpiąć do komputera, no po to, żeby to po prostu poszło tak, jak zostało to zaplanowane. Pracy było sporo, bo każdy wystrzał musi być precyzyjnie zsynchronizowany, a to nie lada wyzwanie, bo niebo podczas każdego z pokazów rozświetliły setki kilogramów materiałów wybuchowych. Nie sprawdzaliśmy dokładnie, ale po wielkości pokazu to jest około 0,5 tony materiałów wybuchowych, także będzie się działo. Taka ilość wystarczała do tego, żeby nawet zburzyć budynek, tak? Także 0,5 tony to już jest naprawdę sporo. A ładunki, jakie poszybowały w górę, były najróżniejsze. Ciekawe rzeczy zaczynają się dosłownie od 30 mm, to powiedzmy będzie tyle, tak? A kończą się, jak widać tutaj za mną, na 150, czyli takich 200 mm, 150 mm 6 cali. I takie ładunki są właśnie w tych najgrubszych rurach. Te będą największymi na niebie, najbardziej będą zdobić praktycznie każdy fragment przynajmniej naszego pokazu, będą zakańczać właśnie tego typu ładunki. Ładunki nie dzielą się tylko ze względu na kaliber i wagę. Podział jest na kwiaty. Na kwiaty i tutaj oczywiście zdecydowana większość to zawsze są piwonie, chryzantemy czy fale. Natomiast takimi najbardziej wysublimowanymi czy najpopularniejszymi do zakończeń efektami są wierzby i brokatowe korony. Także to, co ludzie najbardziej lubią. Lubią na tyle, że Festiwal Ognia i Wody w Nysie zgromadził ponad 30-tysięczną publiczność z Polski i z zagranicy. Władze Nysy zabierają rynek mieszkańcom. W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięty został przetarg na 3 działki w sercu miasta. Inwestor ma na nich wybudować m.in. parking. W zabytkowym centrum miasta znajduje się teraz zielony skwer, na którym mieszkańcy Nysy z chęcią wypoczywają. Na ławkach przysiadują emeryci, przychodzą rodzice z dziećmi oraz turystyczne wycieczki. To jednak nie podoba się władzom miasta, które postanowiły przegonić stamtąd stałych bywalców i oddać teren miejscowemu inwestorowi. Ten ma postawić na nim kilkupiętrowe kamienice. Włodarze miasta podjęli decyzję bez konsultacji z mieszkańcami, którzy mówią, że władza się z nimi nie liczy. Rada emerytów, może ich się bardziej by należało zapytać, bo tam chyba jest dość kilku mądrych ludzi w tej radzie starszych. No mnie akurat to nie bardzo by mi to pasowało, bo to chyba nie jest akurat najlepsze miejsce na budynki, bo tutaj takich miejsc można znaleźć dużo więcej. A w samym centrum budynki, żeby były i nie byłoby rynku, no to jakoś to chyba nie za bardzo. Gdzie ci ludzie starsi pójdą? Tu parę ławeczek, dzieci przychodzą do wody, bawią się, a ci starsi gdzie pójdą? Co będą robić? W oknie siedzieć albo na balkonie? Po co? Niech zostanie tak, jak jest. Idzie się gdzieś na spacer czy do sklepu. Człowiek jest już z zakupami, chciałby siąść. Ale zabudować wszystko to nie sztuka. Absolutnie. No to i nie co? Sztuka, proszę pana. Ludzie na ulicę będą same, no tak. To do czego? To w końcu no. Jest miasto, to niech ci ludzie mają gdzieś odpocząć, wyjść, tak. Popatrzeć na świat. Są samotni, starsi. Co oni na balkonie będą robić, zaglądać? Piękna zieleń jest przecież. No. Kwiaty kwitną. A tak to same mury, same budynki. Pytani przez nas mieszkańcy nie rozumieją też decyzji o blokowaniu budowy Galerii Dekada. Żeby na zajezdni starych autobusów, tam niech robią co chcą, budynki stawiają, galerie stawiają. Ci, co mają malutką emeryturę, pójdą do galerii, spędzą czas, coś wypatrzą taniego. To całkiem inny świat jest. Dlaczego tej galerii nie może być? Tutaj nie. Tu ma być tak, jak jest. Tu jest w porządku. Ale galeria natychmiast niech stawiają. Ja bym też poszła. Tak, to muszę iść tam daleko pod Kaufland, żeby coś sobie znaleźć. A po co, jak tutaj blisko jest? A galerie handlowe to miejsce nie tylko dla młodych, ale również dla seniorów. Do wielu naszych obiektach przychodzą seniorzy nie po to, żeby zrobić zakupy, tylko po to, żeby wypić herbatę w towarzystwie znajomych, żeby popatrzeć, czy przyszły sąsiadki, czy sąsiedzi. To są nasi rodzice, to są ludzie, którzy jeszcze 20-30 lat temu byli młodzi i myśleli podobnie jak my. W związku z tym myślę, że seniorzy też liczą i na pewno mają prawo liczyć na to, że galeria handlowa też im będzie służyła. Również jako miejsce
miejsce wielokrotnie tanich zakupów, ale też przede wszystkim jako miejsce spędzania wolnego czasu. Plan władz miasta jest jednak zupełnie inny. Mało tego, że nie chcą wydać zgody na rozpoczęcie budowy przy ulicy Kolejowej, to pozbawią seniorów miejsca, gdzie mogą się spotykać. Tak plan to mi się raczej nie podoba. To lepiej, żeby zostało tak, jak jest. Nawet z wnuczką przychodzę, bo się nieraz opiekuję wnuczką i przychodzę z nią też i sobie pobiega. Akurat spotkałam koleżankę z pracy na ławeczce, tak to byśmy się nie spotkały. No, jest fajnie tak. Ja nie jestem zadowolona, żeby tu kamienicę pobudować, bo myślę sobie, że tej... Tak, bo tutaj tej zieleni jest tak bardzo mało w rynku i to daje urok. Ta zieleń. Ciężko zrozumieć rację, jakimi kierowała się burmistrz Nysy, ogłaszając przetarg na sprzedaż gruntu w rynku. Być może nie trzeba szukać daleko, wszak w latach powojennych we Wrocławiu w zabytkowym rynku przez kilkadziesiąt lat straszyła stacja benzynowa. Nie sposób tylko pojąć, czyje interesy reprezentuje władza, nie licząc się z głosami wyborców. Skoro jednemu inwestorowi pozwala się zabudowywać i szpecić starówkę, a innemu zabraniać budowy galerii handlowej, która da miejsca pracy i której mieszkańcy Nysy oczekują. W sobotę poza fajerwerkami wybuchały również emocje, szczególnie jeśli chodzi o tych, którzy na Festiwal Ognia i Wody wybrali się samochodami. Przed i po imprezie przejazd był mocno utrudniony, kierowcy musieli odstać w korkach długie minuty, jeśli nie godziny. Mękę zmotoryzowanych na zablokowanych drogach nagrał telefonem komórkowym nasz telewidz. Niestety policja, mimo że starała się jak mogła, nie zdołała zapewnić szybkiego przejazdu do i z jeziora. Jeżeli się zjawia 3000 samochodów, to nie ma fizycznej możliwości, chociaż my byśmy się dwoili, troili, nie ma możliwości po prostu przejechania. My jako policja przede wszystkim regulowaliśmy ruchem. W zabezpieczeniu w godzinach popołudniowo-nocnych brało udział 35 policjantów, którzy zajmowali się stricte ruchem drogowym. Ciężko winić za to funkcjonariuszy, bo drogi nie są z gumy i mogą przyjąć określoną liczbę użytkowników. Problem leży raczej w tym, że znaczna część publiczności postanowiła wybrać się samochodem nad samą plażę, zamiast zafundować sobie relaksacyjny spacer. Nie postarali się też organizatorzy, którzy umówili się z MZK na tylko 4 autobusy, które kursowały z nad jeziora do miasta. 23 paczki z różnymi produktami spożywczymi, chemicznymi i artykułami papierniczymi przekazano goszczącej w Nysie delegacji z partnerskiego miasta Kołomyja. Celem akcji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i Urzędu Miejskiego było wsparcie ośrodka dla sierot oraz osób starszych, a także ubogich rodzin z terenu Kołomyi. Do Nysy przyjechała 20-osobowa delegacja na czele z burmistrzem Igorem Sluzarem. Byli także wiceburmistrzowie, przewodniczący i radni z Kołomyi. W dniu 11 lipca bieżącego roku odbyło się oficjalne spotkanie w Urzędzie Miejskim w Nysie, w którym uczestniczyli burmistrz Jolanta Barska, przewodniczący Felix Kamienik i radni Rady Miejskiej w Nysie, naczelnicy nyskiego magistratu, przedstawiciele gimnazjum nr 1, które chce współpracować z partnerami na Ukrainie. Rozmawiano o realizacji wspólnych projektów, organizacji wypoczynku dla dzieci z Ukrainy i formach pomocy. Wracając na Ukrainę, delegacja z Kołomyi zabrała dary mieszkańców i studentów PWSZ w Nysie. Wakacje w wielu instytucjach kultury, choć są sezonem ogórkowym, tu w Nysie są jednym z najbogatszych i najintensywniejszych wydarzenia okresem. Tu nie śpi teatr, nie śpi muzyka, nie śpią pracownicy Nyskiego Domu Kultury. Wakacyjny sezon otwierał festiwal Hip Hop Nysa 2014 z dużą dawką rapu w polskim wykonaniu. Nikt wówczas nawet nie pomyślał o odpoczynku. W Nyskim Domu Kultury wszystko dopiero się zaczynało. No my już tradycyjnie od lat 5 organizujemy cykl letnich festiwali poświęconych różnego rodzaju formom muzycznym i wielbicielom różnego rodzaju muzyki, takiej jak hip-hop. Impreza ta była pod koniec czerwca. Już za chwilkę, za kilka dni jest to reggae festiwal. 2 sierpnia będzie bardzo ciekawa impreza, której jeszcze nigdy w Nysie nie było. Jest to teatr uliczny, czyli takie postaci na szczudłach,
pokazami pirotechnicznymi, czyli taki przegląd teatrów ulicznych. No i oczywiście Folk Fiesta, impreza, która tradycyjnie odbywa się już w połowie sierpnia w naszym mieście. I zakończymy powrotem do też takiej tradycji prawie że 10-letniej. Pod koniec sierpnia będzie Metalowa Twierdza w Bastionie Morawskim. A wszystkie wydarzenia powstają dzięki wsparciu finansowym z Unii Europejskiej. Pozyskaliśmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i dzięki właśnie temu, że realizujemy taki projekt sfinansowany z tych środków, możemy te imprezy zaproponować naszym mieszkańcom. Wartość projektu to ponad 800 tysięcy złotych. Nam te środki się udało otrzymać rok temu i teraz my je realizujemy, czyli jest to kwota taka, powiedzmy, średnia. Oczywiście chciałoby się mieć jeszcze jedno zero na końcu, żeby móc imprezę zrobić takie z prawdziwego zdarzenia, ponieważ wiadomo, że dobrzy artyści, znani artyści kosztują rzeczywiście bardzo dużo pieniędzy, ale już mogę powiedzieć, że po raz pierwszy w tym roku właściwie impreza Festiwal Reggae będzie, program się składał też z gwiazd, nie tylko takich pomniejszych zespołów półamatorskich. W tym roku mamy całkiem dobre zespoły z nazwiskami i też myślę, że przyciągnie to sporo grupę odbiorców. Odbiorców, których w Nyskiej Instytucji Kulturalnej nigdy nie brakuje. Imprezy bowiem zawsze miały charakter niezwykle pokojowy, który przyciąga wielopokoleniowych odbiorców. Mamy taką liczbę odbiorców, takich stałych naszych fanów, którzy są z nami właściwie na wszystkich imprezach. I na hip-hop przychodzą całymi rodzinami, i na reggae na pewno przyjdą. Reggae w ogóle jest imprezą bardzo rodzinną, zresztą ta sama jak Metalowa Twierdza. Sporo jest osób takich właśnie przychodzących z całą rodziną, z małymi dziećmi, i spędzających z nami całkiem sporo czasu. Nawet był jakiś taki pomysł, żeby dmuchańce jakieś ustawić na Metalowej Twierdzy, żeby te dzieciaki miały co robić. Pomysł padł, ponieważ wolontariusze strasznie się oburzyli, że jakżeż to można na imprezę rockowej dmuchańce ustawiać. Ale dzieciaki tam przychodzą i jest to fajne, bo to jest taka pozytywna atmosfera, pokojowa, rozwojowa i mi się to bardzo podoba. No i oczywiście Folk Fiesta, tak samo jak też teatr uliczny, jest skierowana absolutnie do wszystkich grup zainteresowań, do wszystkich grup wiekowych, społecznych. Do wysłuchania całego wywiadu z Janiną Janik, dyrektor Nyskiego Domu Kultury, zapraszamy bezpośrednio po wiadomościach, a już teraz zachęcamy do śledzenia kalendarza wydarzeń i aktywnego w nich udziału. Ja oczywiście z całego serca bardzo serdecznie zapraszam do nas wszystkich. Proszę, bądźcie z nami. Przed nami za kilka dni impreza reggae w piątek i sobotę. Za chwilę jest Teatr Uliczny 2 sierpnia obok Wieży Ciśnień przy Forcie Prusy. Niesłychane widowisko, po raz pierwszy w Nysie. Potem w środku sierpnia, od 14 do 17 sierpnia, Folk Fiesta, koniecznie trzeba tutaj być. No i Metalowa Twierdza, bardzo zapraszam wszystkich, całe rodziny na Festiwal Muzyki Rockowej 22-23 sierpnia. 15 lipca obchodzimy Ogólnopolski Dzień bez telefonu. Obecnie nie potrafimy funkcjonować bez tego urządzenia. Jednak nadużywanie popularnych komórek lub smartfonów niesie za sobą poważne konsekwencje. Eksperci podpowiadają, jak uniknąć fonoholizmu. Telefon komórkowy. Co najmniej jeden posiada 97% Polaków. Co trzeci nastolatek nie wyobraża sobie funkcjonowania bez niego nawet jednego dnia. Gdy go zapominamy, to po niego wracamy. Budzik, aparat, odtwarzacz MP3, gry czy dostęp do internetu. Telefon przestał służyć tylko do komunikowania się. A często używacie telefonu? Cały czas. No okrągło, nawet żeby godzinę sprawdzić, napisać SMS-a, zadzwonić, posłuchać muzyki. Nawet dostać się tutaj do Nysy, to z telefonem, GPS-em. Nadużywanie telefonu może prowadzić do zaniku zainteresowań, zaburzeń snu i relacji z otoczeniem. Natomiast notoryczne wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych do zubożenia języka. To wszystko prowadzi do fonoholizmu. Fonoholizm to jest uzależnienie od używania telefonu komórkowego. Ale mówimy tutaj już o takim uzależnieniu, gdzie faktycznie nie jesteśmy w stanie bez tego telefonu żyć, tak? Czyli on jest włączony 24 godziny na dobę, jest cały czas przy nas, reagujemy na każdy jego dźwięk, na każdy jego sygnał. Jeżeli on zaczyna dzwonić, a my na przykład siedzimy przy obiedzie i ktoś prosi, nie odbieraj go, a my już zaczynamy się denerwować z tego powodu, że nie możemy go odebrać, tak? Czy jesteśmy na spotkaniu towarzyskim, a cały czas na stoliku mamy telefon i zerkamy, czy są SMS-y, czy są powiadomienia na Facebooku, czy są nowe maile, czy może ktoś zadzwonił.
Na problem fonoholizmu najbardziej narażone są dzieci. Nie ma odpowiedniego wieku na kupno pierwszego telefonu. To jest decyzja indywidualna. Jednak gdy zapadnie, to dobrze jest z dzieckiem ustalić zasady korzystania z urządzenia. Nie narzucać, nie mówić autorytarnie. Słuchaj, kupujemy ci kartę, kończy się karta, to koniec na przykład na miesiąc, tak? Bo to też może być trudne dla dziecka. Czyli ustalić z nim zasady. Jaki ma limit, czy na kartę, czy na abonament. Jeżeli na abonament, to co jeśli go przekroczy? Wspólnie z dzieckiem te zasady ustalić i konsekwentnie je później realizować. Jak radzić sobie z nadmiernym korzystaniem z komórki? Zalecałabym, żeby na początku próbować samemu, takimi małymi kroczkami, tak? Czyli na przykład wyłączyć głos na noc i zobaczyć, czy da się spać. Że jakby dać też znać, że ktoś dzwoni na przykład już po 20, a my nie chcemy tych telefonów odbierać, to ich nie odbieramy. Jeśli to nie wychodzi, warto zasięgnąć porady specjalisty, terapeuty. Tutaj bym kierowała do osób, czy do terapeutów, do psychologów zajmujących się stricte uzależnieniami. Z telefonu trzeba nauczyć się mądrze korzystać. Często używasz telefonu? Do jakich celów? Generalnie używam telefonu do komunikacji z innymi ludźmi. Nic poza tym. Czyli po prostu go mam, żeby się w razie czego skontaktować, ewentualnie odebrać wiadomość. A taki dzień bez telefonu to łatwo? Ciężko byłoby spędzić? No myślę, że nie jestem uzależniona od telefonu, także byłoby mi łatwo. Ogólnopolska kampania społeczna Uwaga, fonoholizm zachęca do aktywnego udziału w Dniu Bez Telefonu 15 lipca. Na swoich stronach internetowych wyjaśnia też zasady komórkowego savoir-vivre, o których dość często wszyscy zapominamy. A jak myślicie, czy pomysł dnia bez telefonu to jest jakiś trafiony? Jak myślicie, czym ten dzień jest motywowany, ustanowienie takiego dnia? Szczerze mówiąc, ja nawet nie wiedziałam, że taki dzień jest. Ja też nie, ale jest w sumie już chyba każdy dzień, ale nie jest to nawet nagłaśniane nigdzie. Dopiero pan nam powiedział, nigdzie nawet w mediach, w radiu, nigdzie nam nie powiedzieli, że jest dzień bez telefonu. A mi się wydaje, że to i tak nie przejdzie, bo ludzie jednak bez telefonu to jednak teraz jak bez ręki. No i często się dzwoni nawet. W pracy, tak. Służbowe telefony. Wszystko. Bez przerwy, także jakby nie, dzień bez telefonu to tak jakby dzień bez życia normalnie. No. A samo w sobie używanie telefonu komórkowego jest dobre czy złe? To zależy w jaki sposób kto go używa. Ale jeżeli właśnie ktoś tak używa nagminnie, gra, internet, skype, nie skype, zdjęcia, wszystko i wszystko wrzuca w internet właśnie. Non stop jest tym telefonem, no to trochę niezdrowe później. Świetna akcja! Dlaczego? No bo zazwyczaj ludzie chodzą z telefonami, a tak chociaż jeden dzień w roku by się przydał bez telefonu, ale ciężko. Ja w ogóle nie mam. Nie używam, jestem starej daty. Dzisiaj jest dzień bez telefonu komórkowego. Na szczęście nie wzięłam z domu. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na premierę kolejnego wydania Wiadomości zapraszam już w najbliższy piątek. To będzie 18 dzień lipca. Do zobaczenia.